Ok, przechodząc do rzeczy, chciałbym zacząć krótko od tego, jak wygląda rynek CSR-u w Polsce. Już specjalnie używam określenia rynek CSR-u, bo można mówić o rynku CSR-u. Pamiętam, ja jeszcze pisałem na początku, tak ładnych parę lat temu, pisałem pracę magisterską z CSR-u. Jak pisałem o organizacjach i szukałem wiedzy tak naprawdę o tym, o całej tej branży wiedzy, to miałem problem z polskimi źródłami. Przygotowując tę prezentację, zobaczyłem, ile organizacji w Polsce zajmuje się dziś tym know-how CSR-owym, czyli wiedzą na temat CSR-u, wiedzą na temat i popularyzacją tej wiedzy, to okazuje się, że dostęp do wiedzy z tego obszaru jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Co jest też ciekawe, to jest to, że instytucje i agendy różne zajmujące się CSR-em udostępniają bardzo dużo, bardzo ciekawych materiałów. Byłem aż zaskoczony, jak do dużej ilości wiedzy możemy mieć dostęp za darmo. W formie e-booków, w formie podręczników jest tych organizacji strasznie dużo. Jak jest dużo, znaczy się, że jest też zapotrzebowanie, tak? Bo też uważam, że w pewien sposób to rynek nakręca popyt na ten CSR. Skoro powstało tyle instytucji, które się tym zajmują, jest na to zapotrzebowanie. Dalej, co ciekawe też znalazłem, to jest akurat wzięte z raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Oni wydają raport pod tytułem Dobre praktyki, raport dobrych praktyk, o dobrych praktykach, które dzieją się w korporacjach w Polsce. I tutaj są obszary, które są najczęściej wybierane przez polskie firmy. Tak? Najczęściej wybierane obszar takiej odpowiedzialności społecznej i tutaj najczęściej jest to zaangażowanie społeczne w bardzo różnych formach. I tutaj sami Państwo wiecie, jakie to mogą być rzeczy takie jak problemy, rozwiązywanie problemów społecznych, angażowanie się w różnego rodzaju kampanie społeczne. Bardzo często jest to bezpośrednio związane z profilem, którym zajmuje się firma, tak? Czyli na przykład PZU wiadomo, że jakby ontologicznie będzie się wręcz angażować w bezpieczeństwo drogowe. Bo taki jest charakter ich produktu, taki jest ten charakter firmy i oni będą zawsze się w tego typu rzeczy angażować i to jest ten obszar, który firmy wybierają najczęściej. Drugim obszarem jest edukacja, w którym firmy realizują swoją strategię społecznej odpowiedzialności. Edukują, uczą, dzielą się wiedzą, angażują się w procesy dzielenia się wiedzą. Dalej mamy zdrowie i bezpieczeństwo i na końcu mamy edukację ekologiczną. Tak? To jest to, co najczęściej wybierają polskie firmy w swoich praktykach CSR-owych. Idąc dalej, to też przygotowując tak naprawdę do tego spotkania, też, zauważyłem, że bardzo mocno tak naprawdę obszarem, w którym właściwie instytucją, która się angażuje w CSR, jest też Ministerstwo Gospodarki, które bardzo mocno wspiera. Strona rządowa jedna jest dedykowana tylko i wyłącznie wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności. Wydali bardzo dobry podręcznik, który ja polecam swoim studentom, bo tam jest taka ściągawka jakby z metodologii zarządzania praktyką społecznej odpowiedzialności. Podręcznik nazywa się Zrównoważony Biznes i został wydany przez Ministerstwo Gospodarki. Tam jest strona arcybogata, gdzie są pokazane wszystkie granty, różnego rodzaju projekty, gdzie można szukać informacji o tym, jak CSR się rozwija. Natomiast co jest dla mnie tutaj ważne, to jest to, że rząd się w to angażuje. Także jest zaangażowanie tej strony rządowej, które jest poparte po prostu takimi twardymi działaniami, które możemy wyczytać na stronie internetowej do tego przeznaczonej. I teraz tak. Tak naprawdę też z punktu widzenia praktyka zajmującego się doradztwem dla firm, dla dużych, różnego rodzaju tak naprawdę, różnej skali instytucji, zawsze też pokazuję, staram się im pokazywać ten slajd, tak, że odpowiedzialność jest ważniejsza od pieniądza. Tak? I to brzmi tak strasznie górnolotnie, tak strasznie mądrze. Ja się z tym do końca nie zgadzam, ale, prawda? No tak, ja wiem. Ale ja pokazuję, że odpowiedzialność jest ważna. Ja tu nie chcę, żeby ja nie dążę do tego, żeby te wskaźniki wyglądały tak, jak tu wyglądają, ale chciałem, żeby ta odpowiedzialność na tej szali, tej wagi się w ogóle pojawiła. Tylko, że ona się musi pojawić. I to jest rzecz, którą na pewno się mogę podzielić, ona musi się pojawić, a musi się pojawić, bo jest internet. Tak? Bo jest internet, bo się rozwijają te wszystkie blogi, rozwijają się te wszystkie fory, rozwijają się te wszystkie media społecznościowe, gdzie ludzie śledzą nieetyczne zachowania firm i dzielą się nimi, nagłośniają kryzysy. Z punktu widzenia takiej praktyki PR-owej w firmach, internet bardzo szybko wspomaga rozwój społecznej odpowiedzialności firm. Także one muszą zachować się etycznie. Muszą zachować się etycznie. Tak? Bo dzisiaj nie ma od tego ucieczki. Drugą rzeczą jest to, co teraz obserwujemy, tak? Że tak naprawdę to jest zdjęcie z tego, co się teraz dzieje. To powstaje tak naprawdę, gdyby nie było internetu, gdyby nie było pewnych procesów społecznych, gdyby nie był 2012 rok, gdyby nie x czynników, to ta akta by sobie przeszła. Jeszcze w 2010 roku Gdzieś tam by sobie przeszło, w 2009 roku. Przeszłoby to na pewno bez takiego rezonansu jak dzisiaj. Nie chcę dyskutować o tym, ja nie mówię, czy to dobrze, czy źle, bo tu nie chodzi o wartość merytoryczną tego całego sporu. Ja bym się tutaj skupił na czymś innym, na tym po prostu, że ludzie się zaczynają angażować i patrzą na jakieś, szukają jakichś wartości, tak? Szukają wartości i firmy też o tym wiedzą. Te procesy po prostu są gdzieś tam cały czas obecne, one czasami uzyskują jakiś taki wymiar makro, jak w tym przypadku, tak? Więc ten CSR naprawdę rozwija się teraz bardzo dynamicznie, społeczna odpowiedzialność i zaangażowanie się firm i podmiotów komercyjnych w działania społecznie odpowiedzialne. Co dalej? I tutaj już przechodzę powoli do praktyki PR-owej, tak? Czyli takiej praktyki przekładania efektywności na media. Proszę zobaczyć, jak liczba publikacji o CSR w mediach wzrosła. W 2006 roku było 195 publikacji, które traktowały o CSR, w 2010 roku 2248. I ja powiem też tak cynicznie i praktycznie, co z tego wynika. No wynika z tego to, że to będzie trendy, że to trzeba wykorzystywać dla przebicia się do mediów. Przepraszam, czy masz dane z 2000 roku? Albo nie, 900... Nie, bo ja nie mam dostępu do takich głębokich danych. Ja nie wiem, czy takie badania były prowadzone. To jest wzięte z raportu, to jest wzięte z raportu forum. No bo wtedy to się zaczęło, 99 rok. Ja pisałem pracę magisterską w 2003 roku. I wtedy nie miałem tych źródeł w ogóle. Była strona Odpowiedzialny Biznes, ale on tam było chyba pierwszy raport, wtedy wyszedł coś takiego. Obu, tak? Tak. No, nic się prawie nie działo tak naprawdę. Ja miałem naprawdę gigantyczny problem z dotarciem do wiedzy źródłowej. No cóż. Jeżeli oni prowadzą oparte o jednej metodologii tak naprawdę te badania od 2004 roku do 2010 roku, to jest wzrost o kilka tysięcy procent. No, tak. Więc to jest naprawdę... I teraz tak, ja z punktu widzenia PR-owca, jak jest jakiś takiego praktyka, że ja pracuję na tym, żeby gdzieś dobrze budować reputację, tak, żeby przebijać się z informacjami do mediów. Jak ja widzę, że pewien temat w mediach uzyskał kilka tysięcy po prostu procent wzrostu na przestrzeni kilku lat, no to ja wiem, że z punktu widzenia praktyki, tak, i budowania reputacji ja muszę się w to zaangażować, tak? Więc to jest kolejna przesłanka tak naprawdę dlatego, żeby w CSR wchodzić głębiej. Tak, i to jest już taka praktyczna, tak? Tutaj już nie ma tych wag, takich jakichś tam wysublimowanych wartości, że trzeba, tak? Tylko to jest praktyka, która musi być. Natomiast co jest bolączką na pewno PR-u dzisiaj, to jest to, że bardziej się koncentrują firmy, instytucje na marketingu zaangażowanym społecznie niż na społecznej odpowiedzialności biznesu. To, co ja mówię CSR, to nie są kampanie społeczne. CSR to jest filozofia zarządzania firmą, tak? W oparciu o wiele grup interesariuszy, w oparciu po prostu o strategię zarządzania firmą. Kampanie społeczne jest to marketing zaangażowany społecznie. I większość po prostu praktyków też, jeżeli próbuje się znaleźć tą przebitkę do mediów, tak? To nie namawia do tego, żeby budować system wielu działań społecznie odpowiedzialnych, tylko buduje kampanię społeczną, która jest po prostu, też jest oczywiście pozytywnym, tak? Bo lepiej, żeby wydawać na kampanię społeczną, moim zdaniem, niż na billboardy same z informacją, że 20% taniej, tak? Chociaż to też zależy od produktu i tak dalej. Natomiast to jest, że tak powiem, rozróżnienie między tymi dwoma zagadnieniami jest dzisiaj kluczowe, tak? Z punktu widzenia firm, z punktu widzenia praktyki PR-owej. I ja wiem, że ludzie zajmujący się CSR-em w Polsce mają pretensje do CSR-owców, do PR-owców, przepraszam, do tych ludzi zajmujących się reklamą o to, że zamiast doradzać właśnie takie pełną społeczną odpowiedzialność dla firm, czyli działanie takiego od początku do końca skroś etyczne, to doradzają bardziej ten listek figowy jak kampanię społeczną bardzo często. Ale to jest też temat jakby na inny, zupełnie na inne posiedzenie. No ale CSR-owcy to nas nie lubią. Nie lubią, oj, właśnie dlatego. Nie lubią nas bardzo, nie lubią i to głównie dlatego nas... To, że my pijane bijemy, a oni to są pastorowie, prawda, i kapłani społecznych relacji. To tak, tak jest. Natomiast to też nie jest tak, że tu ma jeden, że kij ma jeden koniec. Też jest tak, dokładnie. To nie jest tak, że ten kij ma jeden tak koniec po prostu. Tak, natomiast rzeczywiście często bywa tak po prostu, że gdzieś tam łatwiej jest zrobić kampanię społeczną i doradzić, tak, wdrożyć w korporacji jest kampanię społeczną niż szerszą po prostu strategię. To się dziwię, że oni tak sobie z nas się podśmiewują, że nas nie za bardzo lubią, chociaż my ich lubimy. Bo myśmy to zaczynali robić, kiedy jeszcze nie było nazwy CSR. W końcu lata 80. jeżeli chodzi o komunikację wewnętrzną, to ona miała to spektrum działania do pracowników, ale to były działania społeczne. To był wizerunek wewnętrzny, prawda? No i potem już powoli robiło się do publiki. Także CSR był, zanim się pojawił, podobnie jak PR były, zanim się pojawiły. No, no, natomiast to jest tak, że teraz no CSR na pewno jest młodszą dziedziną, tak, i nie ma też tych takich węższych konotacji niż PR. Tak? PR, no, tak, tak. PR ze samego swojego tak naprawdę bytu, istnienia i z tego, jak jest używany w języku w Polsce, ma trochę takich mroczniejszych konotacji, więc bezpiecznie, jeżeli chcę być postrzegany etycznie, powiedzieć, że jestem, zajmuję się CSR-em, a nie PR-em, jeżeli już o to chodzi. A to jest też kolejny problem. Natomiast jedna ciekawa rzecz jest też taka, tak? Która też dotyka tych bardzo ścisłych relacji. Tutaj nic nie widać, ale ja o tym opowiem. Bardzo ścisłych, wiedziałem, że nie będzie widać, bo jak takie jest te slajdy, to jest niewidoczne. Natomiast oczywiście tę prezentację potem udostępnię tak, żeby był dostęp do tej wiedzy. Jest jeden obszar, który łączy PR i CSR, tak? Czyli mówienie o CSR, tak? Czyli mówienie o działalności proetycznej. Tutaj się okazuje, ja byłem na bardzo ciekawej konferencji za granicą, gdzie słuchałem po prostu o tym, jakie są praktyki europejskie dotyczące komunikowania działań prospołecznych firm i co się okazuje, że w większości krajów nie wypada mówić o działaniach społecznie odpowiedzialnych. Mówi się, i tutaj mamy po lewej stronie, mówi się w Wielkiej Brytanii, mówi się, bardzo się dużo mówi, jak firma działa pozytywnie, tak działa proekologicznie, prospołecznie, to o tym opowiada. W Danii, w Szwajcarii, nie. I co jest, tam gdzieś był wniosek z tego badania, to jest badanie CSR Communication, które jest opublikowane, oczywiście dostępne też w sieci. Wyszło, że kraje wysoko rozwinięte, tam nie mówi się o działaniach społecznie odpowiedzialnych. Mówi się w tych takich krajach, gdzie ta branża komunikacyjna jest o niebo młodsza. Z czym to się wiąże? Z wieloma rzeczami, natomiast wiąże się to z tym, że po prostu głównym takim największym zarzutem jest to, że w krajach, gdzie ten PR raczkuje, gdzie komunikacja raczkuje, chwalenie się taką dobroczynnością jest postrzegane jako zamydlanie oczu. Tak, dlatego dużo firm po prostu w takich krajach jak Szwajcaria czy Dania w ogóle po prostu nie komunikuje o tym. Tak, nie komunikuje o praktyce CSR-owej. I to jest jakiś bardzo ciekawy obszar, bo się okazuje, że to jest duże pole tak naprawdę do popisu, bo dużo firm, i to w Polsce też tak jest troszkę, że dużo firm dużo robi dobrych rzeczy, a nie mówi o tym. Raz, że nie potrafi, dwa, że nie chce, bo się boi. Tak? Ciekawe zagadnienie dosyć. Okej, tutaj mam jakieś tam, dlaczego tak się dzieje. Nawet powstało coś takiego jak Deklaracja Madrycka, tak? Powstała Deklaracja Madrycka, która określa, to jest w miarę nowy dokument, bo powstał w październiku 2011 roku, która określa tak naprawdę obowiązki, które powinny ciążyć na praktykach CSR-u o tym, żeby komunikować. Tak więc to jest dopiero ten taki pomost między PR-em a CSR-em. I to jest bardziej zagadnienie tutaj dla PR-owców niż dla ludzi zajmujących się społeczną odpowiedzialnością, żeby odpowiednio umieć komunikować działania prospołeczne. I to jest teraz, to o czym teraz mówię, jest modelem przejścia do następnej rzeczy, czyli do tego, żeby o współpracy z NGO-sami. Tak, bo ja sobie teraz tak myślę, że dlaczego zadałem sobie pytanie, dlaczego PR-owcom opłaca się pracować z NGO-sami, tak? Bo tak naprawdę w sumie sam się na to zastanawiam, żeby to zrozumieć po prostu, tak? I to jest, odpowiedź jest relatywnie prosta, ponieważ działalność prospołeczna jest medialna. To jest to, co pokazywałem, te statystyki. Firmom, tak, PR-owcom, którzy prowadzą agencje, którzy doradzają w firmie w zakresie wizerunku, w zakresach wizerunkowych, w zakresach budowania reputacji, w zakresach obecności w mediach, zależy na tym, żeby do tych mediów się przebijać. Z działalnością prospołeczną jest najłatwiej przebić się do mediów. Tak? Stąd tak naprawdę jest gigantyczne pole do współpracy między PR-owcami, między praktykami PR, czy to w firmach, czy w agencjach, a NGO-sami, czyli wszystkimi tymi społecznikami, którzy znowu mają inny problem, że nie potrafią sobie mówić, bo są za skromni, tak, na przykład, tak, albo nie potrafią, bo nie potrafią, bo zajmują się tym, na czym się znają, a nie tym, dzięki czemu mogliby to robić lepiej, ale nie robią tego po prostu, tak. Dlaczego też PR-owcy mogą, i jakie jest pole do współpracy między PR-em a NGO-sami, to jest to, że można w pewien sposób outsourcować działania prospołeczne. Tak, bo ja sobie teraz zadaję pytanie, jestem powiedzmy jakąś tam, nie wiem, firmą. Chcę nagle oddziałać społecznie w jakimś obszarze, tak? Z jednej strony mogę się powołać taki dział, ale muszę rekrutować ludzi z obszarów, których nie znam, tak? Muszę tak naprawdę poznać się na obszarach, których nie znam. Dużo łatwiej jest nawiązać współpracę z NGO-sem i dużo łatwiej jest finansować na przykład NGO-sa, finansować działania zarządzane przez NGO. Dlaczego? Dlatego, że oni się na tym znają. To są ludzie, którzy to robią na co dzień. Tak więc to jest w pewien sposób outsourcing odpowiedzialności i to jest dobry trop, tak? Dlatego też PR-owcy będą nawiązywać współpracę z NGO-sami coraz częściej i częściej. Dalej, ponieważ, no to też o tym mówiłem, wzrasta rola aspektów prospołecznych w budowaniu strategii dla przedsiębiorstw. A jeszcze jedna rzecz, tak? Że dzisiaj coraz częściej, kiedy mówi się o zarządzaniu firmą, mówi się o budowaniu tak naprawdę kapitału intelektualnego. Nawiązując ja jako firma, nawiązując współpracę z NGO-sem, chcę rozwijać swoją społeczną odpowiedzialność i budować na tym strategię firmy w pewnym obszarze, zaczynając pracować z tymi ludźmi, tak? Ja tak naprawdę rozmawiam z nimi i zyskuję nowy obraz, tak? Wzrasta mój kapitał intelektualny, wzrasta mój kapitał mojej wiedzy, wzrasta tak naprawdę coś, co jest najważniejsze w firmach, tak? Czyli ich know-how, ich wiedza. Dlatego te pola do współpracy jest jeszcze gigantyczne. Jasne. Czy można głośniej? Przepraszam, ale wolniej i głośniej, proszę. Basia ma też mówi szybko. Basiu, wiem, że masz głos. Nie, spoko, Szymon, dam radę. Tylko postara, tylko mi trzeba szczypać, żebym wolniej mówiła. Mówię, że trochę polemizowała, przepraszam, że tak z tej strony w tym... Miałam przyjemność pracować z NGO-sami i miałam też kilka razy osoby, które na co dzień pracują w NGO-sach właśnie w działach komunikacji na swoich wykładach. Skoro masz mikrofon, to przyszli do ust. Niestety najczęściej, ponieważ są to NGOs właśnie, to wydziały komunikacji wynajmują studentów, osoby, które uczą się tam. Więc ja nie za bardzo czuję, żebyśmy my mogli od nich know-how brać. Od NGO-sów. Słuchaj, no najczęściej tam są osoby, które same się uczą, tak? I one i trzeba powiedzieć co, gdzie, pokazać palcem, jak się zachować i w jakim kierunku pójść. Basia, ja się od nich nie nauczę praktyki komunikacyjnej. I dobrze, no właśnie, moje praktyki komunikacyjnej uczą się ode mnie, ale ja, jeżeli chcę rozwijać się na przykład w zakresie, nie wiem, ekologii, to oni wiedzą ode mnie dużo więcej, bo znają się na prawie związanym z ekologią, znają się na tych roślinkach, ja się na tym nie znam. Nie no, w tym zakresie pomaga. Tak. I mi chodzi o taki transfer wiedzy, w tym. Okay. Oni nie chcą komunikacji się będzie osób, broń Boże. Jak no właśnie, tak zrozumiałam swoje wypowiedzi. Słuchaj, jak się będą NGO-sy od PR-owców uczyć, znaczy PR-owcy od NGO-sów będą się uczyć komunikacji, oj, to nie, mi chodzi tutaj o transfer wiedzy merytorycznej. Bo my jako, wiesz, my się znamy na naszym obszarze, czyli na komunikowaniu. I bardzo dobrze, i dobrze byśmy się znali, tak? A ludzie, którzy zajmują się, znam masę fantastycznych ludzi, którzy zajmują się rzeczami bardzo ciekawymi i mają gigantyczną wiedzę z tego obszaru. Tylko nie potrafią jej sprzedać, ale mają tą wiedzę, a ja mam ją sprzedać. Dziękuję. No bo wiesz, to mi o taką wiedzę chodzi, tak? Bo w NGO-sach rzeczywiście jest gigantyczny potencjał intelektualny, tak? Potencjał wiedzy, know-how, znajomości prawa, znajomości omijania prawa, tak? Znajomości realizowania tych rzeczy i wiedzy po prostu, tak? Jak ja powiem, że ja się chcę zająć jakimś problemem, na przykład, niech to nie będzie ekologiczny, społeczny, na przykład jakiś problem związany, nie wiem, z dziećmi niech będzie, tak? Bo tu też może właśnie, bo Kuba będzie o tym mówił bardziej, tak? To skąd ja mam czerpać tą wiedzę? Mogę ją czerpać z podręczników, ale ja nie chcę się ich uczyć, bo one nie są bezpośrednio potrzebne do uprawiania mojej profesji, tak? Więc ja lepiej wolę się wesprzeć kimś, kto się na tym dobrze zna. Ja mam pytanie do pierwszego punktu. Jak to się ma do tych badań, które wyniki przedstawiłeś? To komunikować czy nie komunikować? Nie mam, znaczy tak, nie mam konkluzji na ten temat. Nie powiem, bo to jest, w Polsce nie jest badany obszar to w ogóle. To jest fenomen w Polsce, to jest tak, to było pierwsze badanie prowadzone w Europie. Ja mam swoje zdanie na ten temat. Chodzi o twoje zdanie. Moje zdanie prywatne, komunikować. Ja zawsze uważam komunikować, tak? Tylko, że ja wiem, że wiąże się do kraju wysoko rozwiniętych. Ja wiem, że wiąże się z ryzykiem. Jak sądzisz, jak to się w takim razie przekłada u nich na wizerunek, jeżeli tego nie komunikują? Czy się przekłada i w jaki sposób? Tak, to przekłada się, bo tam to się stało praktyką w pewien sposób, tak? Tam to jest praktyka, która jest czymś normem, a nie jest nihilnowi, tak jak u nas. Więc u nas to jest tak, że cały czas jak się mówi, że... to do standardu zarządzania przedsiębiorcy. A u nas jest to listek figowy i jest postrzegany jako listek figowy cały czas. Ja uważam, żeby komunikować, tak? Natomiast u nas jest to niebezpieczne. I tak naprawdę ja sobie wyobrażam taką sytuację, tak? Że jako firma, powiedzmy, wspieram ekologię, tak? Jestem, nie wiem, firmą transportową, logistyczną, która wspiera ekologię. I nie daj Boże gdzieś, nie wiem, rozjadę po prostu... A to już zupełnie inna kwestia, czy dobrze dobierzemy te nasze działania. Jasne, ale tutaj, ale powiedzmy, że doszło do złamania nagle w pewien sposób obszaru, w którym wspieram społeczną odpowiedzialność swoją, tak? Czyli, że gdzieś tam naruszyłem tą ekologię, ekosystem w jakiś sposób różny. Firma zdarza jakieś takie rzeczy, tak? Wtedy ten CSR, te wszystkie moje działania byłyby wykorzystane z pełną premedytacją przeciwko mnie. Dlatego to się z takimi zagrożeniami wiąże. Moim zdaniem oczywiście komunikować, ale bardzo świadomie. Natomiast to jest swoją drogą niesamowicie ciekawy obszar, bo to jest obszar niezbadany. To było badanie, które było przeprowadzone w latach 2009-2010, tam właśnie w 6 krajach przez takie konsorcjum 7 czy 8 uczelni wyższych. I właśnie miało skalę europejską, tak? No ale tam Polska się nie znalazła. W Polsce ten obszar w ogóle jest nie ma, szukałem go. Poznajdowałem gdzieś tam opracowania na temat komunikowania CSR-u gdzieś w jakichś pracach magisterskich, tak? I tym podobnych rzeczy, a tam nie ma dobrego materiału wsadowego, nie ma dobrej wiedzy, nie ma dobrych badań. To jest ciekawe. Natomiast no, siłą rzeczy uważam, że takie dojrzewamy jako społeczeństwo, tak? Więc ja bym komunikował tak czy siak. I trzeba je komunikować, ale to jest niebezpieczne, to na pewno. Idąc dalej. Teraz sobie z drugiej strony starałem sobie przyjąć pewien punkt widzenia NGO-sów i też to jest prowadzenie do tego znowu, o czym Zbyszek będzie mówił, tak? NGO-som brakuje jednego, bo ja też dostaję dużo ofert o współpracy, o dofinansowaniu, sponsoringowych i tak dalej. NGO-sy muszą zrozumieć strukturę biznesową firmy, tak? I nie będzie lepiej, NGO-sów jest masa fantastycznych ludzi, tak jak wspomniałem, bardzo fajnych pomysłów, fajnych działaczy po prostu społecznych, którzy nie potrafią wyciągnąć z firm pieniędzy, tak mówiąc kolokwialnie. Nie potrafią. A dlaczego? Nie potrafią zrozumieć celów, nie potrafią zrozumieć przedsiębiorstwa, tak? Oni znają się dobrze, są świetnymi społecznikami, fajnymi ludźmi, ale bez zrozumienia celów biznesowych tak naprawdę firmy, do której się zgłaszamy, to nie ma co liczyć na sukcesy. Poza tym jest jeszcze coś takiego, to jest też tak z doświadczenia, straszna roszczeniowość NGO-sów. Roszczeniowość taka, że jak to nam nie dacie? Przecież wy się kopiecie w kasie, tak? Jest coś takiego i oni przychodzą, no nie da nam po prostu, wiadomo, i opluwanie swojej firmy, że po prostu nie chce dać, tak? Ale żeby przeczytać najpierw coś takiego, jak na przykład właśnie raporty jakieś tam roczne tej firmy, żeby zobaczyć z jakiego obszaru, w jakim obszarze się specjalizują, tak? Bo w sumie ja bym nie poszedł do korporacji, która się w ogóle nie zajmuje ekologią, bo ma w strategii, że się nie zajmuje ekologią, koniec, kropka, bo się zajmuje czym innym, bezpieczeństwem, to ona nie wyłoży na ekologię, bo ona postąpi wbrew strategii, którą przyjęła, tak? Więc ja w sumie pukanie do niej jest bezcelowe i trzeba cele biznesowe rozumieć. Tutaj niestety brakuje podejścia marketingowego, biznesowego w NGO-sach, tak? Trzeba sobie zadać pytanie, czy to, co robię, zainteresuje daną firmę. Następna rzecz to jest forma prezentacji, tak? Forma, jakiej ten NGO się prezentuje zewnętrznie. NGO-som też brakuje PR-u strasznie. Komunikacji, tak? Komunikacji. Macie produkt, który się świetnie przebija na media, który świetnie może się przebić na korzyści biznesowe, a trzeba go ubrać. I to jest kompetencje, które trzeba nabyć. To są kompetencje, które trzeba nabywać. Forma kontaktu w końcu, tak? Rozumienie tej takiej jakiejś tego połączenia między PR-em a NGO. I ja sobie taką konkluzję napisałem też, że działalność NGO trzeba przełożyć na język biznesu, na produkt wręcz, tak? Nałożyć mu coś, czego nie lubię, bo na działalność prospołeczną niestety trzeba nałożyć formę produktu, jeżeli go chce się sprzedać biznesowi, bo biznes operuje tym językiem i koniec, kropka. I biznes operuje językiem biznesowym i na produkt biznesowy trzeba społeczną odpowiedzialność, trzeba po prostu działania prospołeczne przełożyć, koniec, kropka. Żeby nie było po prostu rozmawiania w dwóch różnych językach, tak? Bo z doświadczenia wiemy, że w dwóch różnych językach się bardzo trudno jest dogadać. No, i jeszcze tak, niektóre działania prospołeczne, to już ostatnia taka dygresja, że niektóre działania społeczne łatwo sprzedać medialnie, tak? Bo po prostu one się zawsze będą sprzedawać. Natomiast co zrobić w takiej sytuacji, to znowu właśnie to czym zajmuje się Kuba, tak? Czy Kidprotect, czy to akurat, to nie jest Kidprotecta, tak? To jest Kidprotecta, tak? Pedofilia, no z tym bardzo trudno jest tak naprawdę sprzedać to firmą. Bo proszę sobie wyobrazić, to jest produkt, to jest działalność, którą po prostu jest niesprzedawana dla firm. Pod kątem zaangażowania się takiego jawnego, że będą się chcieli tym chwalić. Bo przyjmując sobie optykę firmy, musiała być niesamowicie odważna, nie w dzisiejszej rzeczywistości, to jest niemożliwe wręcz, żeby firma powiedziała, czym się zajmujecie wspieraniem tam przeciwdziałania pedofilii, tak, i tak dalej, bo nie, na pewno nie będzie chciała tego komunikować głośno. Nawet jak to wesprze, ale naprawdę z naciskiem, żeby po prostu o tym nie mówić, prawda? Tak to działa, bo to jest niemedialne, tak, i to jest znowu też z rozumienia, wynika z pewnego rozumienia biznesu i tak do tego trzeba wychodzić. Tymi tematami trudniejszymi można też w pewien sposób, też inaczej go opakować, inaczej je budować, tak? I to też w sumie Kidprotect robi i to będzie mówił o tym Kuba, ale trzeba to troszeczkę inaczej obudowywać. Trudne problemy trzeba po prostu szukać jakiegoś mianownika, który jest zjadliwy dla firmy, dla kogoś, kto ma na to pieniądze dać. I to jest wielka trudność i to jest tak naprawdę, nie wiem, taki... to jest sztuka takiego budowania wizerunku, tak? To jest sztuka myślenia o tym, dobrym rozumieniu PR-u. Jedna uwaga moja, tak, że NGOsy, to jest jeszcze zarzut też mój do NGOsów, tak, i to jest coś, co polityka fantastyczny ukuła termin na to, grantoza. Tak? Świetny termin, grantoza to jest niesamowicie po prostu odpowiedni termin, tak, dla praktyki NGO. Także oni patrzą wszystko przez pryzmat Unii Europejskiej i projektów. Tak jakby ich istnienie ich idei zależało tylko i wyłącznie od projektów. W dużej mierze zależy, tak, ale kiedy się wejdzie po prostu w tą grantozę, tak, w to myślenie projektami, w to myślenie tylko redystrybucją pieniędzy bez korzyści, tak, to też jest problem. I to bardzo poważny problem NGO-sów, który fajnie, że poruszyła polityka w ubiegłym roku. Mi się ten termin niesamowicie spodobał, bo to jest problem. To jest problem, tak grantoza taka straszna. Jaką widzisz alternatywną formę finansowania NGO-sów? Nie o to chodzi. Nie chodzi o to, że dobrze, należy czerpać pieniądze, tak, jeżeli są na pieniądze działania społeczne, tylko że to jest tak, że tam na przykład jest, ja znam ten jeden obszar, powiedzmy, bardzo dobrze, który jest promocją, tak? Że tam trzeba wydać na przykład, tak? Trzeba wydać kwotę X, tam nie ma myślenia o tym, jak ją wydać dobrze, tylko o tym, że trzeba wydać. To jest problem. Trzeba wydać tyle, ile się w projekcie założy. Jasne, tylko są ludzie, którzy wydają po prostu i oni nie myślą o efektach, jakie tym uzyskają, tylko o kwocie, którą muszą w danym obszarze na papierze wydać. I to jest różnica, bo ja nie mówię, że granty są złe. Mówię, że po prostu myślenie projektem, myślenie cyferkami i papierem jest złe. Jeżeli cyferkami i papierem jest złe, to myślenie produktem, to nie wiem, czy to się różni od cyferek. To się bardzo różni. To się bardzo różni, bo to jest troszkę tak, że tak naprawdę praktyka też taka PR-owa, powiedzmy, w firmach każe nam maksymalizować budżet. Tak? Maksymalizować efekty przy minimalnym budżecie najczęściej, tak? Minimalnym możliwym. Projekty unijne nie nakładają generalnie, jest tam ewaluacja, ale ja wiem, jak ewaluacje unijne, bo pracowałem w projektach unijnych, trzeba pokazać, że się rozdało ulotek, ale nie ma pytania o to kogo, nie ma pytania o efektywność, o tego typu rzeczy, tak? To jest, nie chcę tego spłaszczać, tutaj skracać, ale tutaj mi chodzi o pewne popadanie w takie kolejne myślenia projektem, a nie myślenia efektami projektu. Ja finansowanie, chwalę Pana, że jest, tak? Że tych kilka inicjatyw się pokazało, tylko że generalnie one są realizowane gdzieś, żeby po prostu były zrealizowane. Częściej. Nie trzeba mieć pretensji do NGO, tylko do tych, co konkursy układają, bo są bardzo ścisłe kryteria. Jasne, ja nie mówię, tutaj nie chcę tak, wiem. Powiedziałeś, że to jest twój zarzut do NGO, więc jakby... Tak, rozumiesz, do niektórych tak. To może nie do NGO, tylko do tych, co ogłaszają konkursy. Nie, do niektórych NGO też. Tylko to jest determinowało celów, tak? Granty, a nie o to, że są to konkursy, czy że projekty są złe. I trzymanie się cyferek, bo cyferek trzeba oczywiście. Ale czasami właśnie jest tak, jakby specjalne projekty czy stowarzyszenie było tworzone po to, żeby uzyskać pieniądze. Czy z konkursu, małego granta. I to o to chodzi chyba. Czasami to jest troszeczkę też tak, że po prostu jest tam kwota, na przykład bardzo dużo, pracowałem przy projekcie, który ma bardzo duże pieniądze tak naprawdę na promocję. I one zostały wydane wszystkie w jednym medium, puszczone w spoty, które nie uzyskały zasięgu, po prostu za cholery, który byłby... I nie można przesunąć tych budżetów, to jest straszne. Ja uważam, zgodzę się z Panem, że to jest ogromny kłopot, bo akurat też właśnie outsourcingowo pracuje komunikacja nie tylko właściwie z NGO-sami i nie ma tam jakby właściwie już... Moja praca, czyli doradztwo, jakby od początku jest spalona, bo ja mówię, doradzam, tak? Nie łóżmy tyle pieniędzy w reklamę, czy właśnie w ulotki, tak. Tylko przesuńmy je właśnie na jakieś inne cele, tak? Też komunikacyjne w ramach tego jakby procentu, który... Dokładnie, nie można. I ja widzę od razu, że te pieniądze są na starcie właściwie wyrzucone w błoto. I takich po prostu najbardziej zaświeciły billboardy unijne po prostu, tak? Z fajnymi celami, bardzo ważnymi, ważkimi kwestiami, które są w takich miejscach tak rozegrane promocyjnie, że firma w życiu sobie na to nie pozwoliła, powiedzmy, tak? Przy tych budżetach, niestety. Ja nie mogę nic dodać, bo jak słucham słuchami, ja też mam do czynienia z osobą, która wysłanie NGO-s, na agencjach w korporacjach. Można głośniej? Mikrofon można włączyć. Tam jest mikrofon. Nic nie słychać.